Naszą wędrówkę rozpoczniemy od pomnika patronki miasta świętej Barbary. Na skwerze ofiar zbrodni katyńskiej opodal parku usytuowany jest Krzyż Katyński. Został odsłonięty i poświęcony w dniu 30 kwietnia 2005 roku. Złożono przez rodziny pomordowanych urny z ziemią z miejsc kaźni Katyń, Charków i Miednoje. W dniu 17 września 2007 roku poświęcone zostały nowe tablice pamięci z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskich. Jest ich 47. Dalej idziemy krętymi uliczkami dawnej kolonii robotniczej i urzędniczej. Płyta pamiątkowa została postawiona 11 listopada 1988 roku w 70. rocznicę odzyskania niepodległości. Usytuowana jest w miejscu byłego pomnika niepodległości zniszczonego przez hitlerowskiego okupanta w 1940 roku. Pomnik Niepodległości powstał w 2004 roku i jest repliką Pomnika Niepodległości z 1933 roku. Pomnik Niepodległości został poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu dla uczczenia 15. rocznicy odzyskania niepodległości.
Po drodze wstąpimy do Muzeum PTTK. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnego dozorstwa wielkich pieców zbudowanych w latach 1835-38 przez Starachowickie Zakłady Górniczo-Hutnicze. Muzeum posiada około 3200 muzealiów z dziedzin archeologii, historii i numizmatyki. Dochodzimy do Muzeum Przyrody i Techniki. Muzeum powstało w 2001 roku. Placówka obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są obiekty dwóch chronologicznie postępujących po sobie zakładów wielkopiecowych. Niezwykle cenna jest jedna z najstarszych na świecie maszyna parowa. Muzeum Przyrody i Techniki to nie tylko metalurgia, ale i historia miasta Starachowice, z którą nierozerwalnie łączą się samochody produkowane przez byłą fabrykę samochodów ciężarowych. Są wśród nich pieszy z całej rodziny Star 20 oraz terenowy Star 266R, uczestnik rajdu Paryż-Dakar z 1988 roku. W 2006 roku muzeum zakupiło zachowane pozostałości oryginalnego Papa Mobile, wyprodukowanego na podwoziu Stara 660M2 na potrzeby pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Przyroda muzeum sąsiaduje z techniką. W hali prezentowana jest wystawa paleontologiczna, której największym elementem jest zbiór skamieniałości tropów zwierząt żyjących w rejonie Gór Świętokrzyskich przed 200 milionami lat. Marszałka Piłsudskiego w miejscu byłego więzienia Biały Domek znajduje się pomnik upamiętniający zdobycie niemieckiego więzienia. Areszt hitlerowcy utworzyli już we wrześniu 1939 roku. Więziono i torturowano w nim Polaków, z których część została zamordowana na miejscu w Starachowicach. W dniu 24 lipca żandarmeria niemiecka schwytała w lesie pod Jurzą trzech łączników. W celu odbicia swoich żołnierzy osadzonych w areszcie w Starachowicach podporucznik Szary zmobilizował 18-osobową grupę. Dnia 7 sierpnia 1943 roku oddział Szarego dokonał akcji na areszt starachowicki, zakończony pełnym sukcesem. Dzięki pomocy jednego z policjantów straż więzienna została rozbrojona bez jednego wystrzału. Partyzanci opanowali niemieckie więzienie w Starachowicach, uwalniając około 70 więźniów, w większości żołnierzy Armii Krajowej. Dochodzimy do ulicy Alei Wyzwolenia i 17 stycznia. Pomnik obrońcom Starachowic 1939. Na tablicy z brązu napis: 6 września 1939 roku bateria przeciwlotnicza cywilnej obrony Starachowic zmusiła do odwrotu czołówkę pancerną wojsk niemieckich. W odwecie Niemcy zamordowali 23 osoby na terenie Wanacji i Michałowa. Cześć pamięci pierwszym ofiarom terroru. Społeczeństwo Starachowice, 6 września 1984. Thank you.
skraju lasu przy ulicy Ostrowieckiej, osłonięty od gwaru ulicy, stoi samotnie pomnik, świadek tragicznego wydarzenia z 1944 roku. Na tablicy wyryto orlikę, krzyż harcerski i napis: w dniu 31 stycznia zginęli w tym miejscu z rąk niemieckich oprawców harcerze, żołnierze Armii Krajowej ze Starachowic. Henryk Kliczewski, lat 32, Bogusław Cielecki, lat 21. Pamięci poległych, harcerze Chówca. Kolejnym etapem naszej wędrówki jest cmentarz żydowski. Znajduje się on na osiedlu Trzech Krzyży na ulicy Bieszczadzkiej. W okresie II wojny światowej na cmentarzu żydowskim rozstrzeliwano Żydów. W lewym górnym rogu cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła pomordowanych w październiku 1942 roku. Czarnym szlakiem udajemy się na Wykus. Wykus niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem Hubala, a potem Ponurego. 15 września 1957 roku w miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, upamiętniającą poległych w walce o ojczyznę. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Kapliczka otoczona jest murem, na którym obecnie umieszczonych jest już kilkaset tabliczek z nazwiskami zmarłych żołnierzy zgrupowań Ponurego i Nurta. Thank you.
Naszą wędrówkę kończymy w Wąchocku, gdzie koniecznie trzeba zahaczyć o klasztor cystersów. Mnisi przybyli do Wąchocka w 1179 roku z legendarnym opatem bratem Chaim. W zespole klasztornym można zobaczyć kościół romański Najświętszej Marii Panny i świętego Floriana. Klasztor, w którym zachowało się bardzo wiele elementów w czystym stylu romańskim z XIII wieku. W obrębie zespołu na murze przykościelnym od 1980 roku umieszczane są tablice upamiętniające powstanie styczniowe oraz dowódców i oddziały Armii Krajowej. Na ulicy Mariana Langiewicza dworek pod kolumnami, siedziba powstańcza Mariana Langiewicza. Kaplica świętego Rocha z 1838 roku. Zespół kaplicy świętego Jacka w Wąchocku. Pałac Schönenberga pochodzący z połowy XIX wieku. Blisko klasztoru znajduje się pomnik Mariana Langiewicza, dyktatora i legendarnego dowódcy powstania styczniowego. Ostatnim miejscem, które dziś odwiedzimy, jest rynek w centrum Wąchocka, gdzie znajduje się pomnik majora Jana Piwnika, znanego pod pseudonimem Ponury. Pomnik stanął tu w 1984 roku w 40. rocznicę śmierci Ponurego. Odsłonięto go w czerwcu tego samego roku. Jan Piwnik był pierwszym partyzantem Armii Krajowej, któremu wystawiono pomnik. Mam nadzieję, iż będzie to cenna lekcja historii, której najlepszymi świadkami są miejsca pokazane w filmie.